Witam w codziennych wiadomościach motocyklowych w swoim przewodniku po świecie motocyklowych nowości. W niedzielę odbyła się trzecia z kolei runda wyścigowej serii MotoGP. Swoje pierwsze zwycięstwo w tej klasie odniósł po niezwykle wyrównanej walce Jorge Lorenzo. Wraz ze swoim teamowym kolegą Valentino Rossim od samego początku kontrolowali przebieg wyścigu. Początkowo prowadzenie objął Rossi, jednak w połowie wyścigu oddał je po serii szybkich zakrętów Lorenzo. Wtedy też do walki o drugie miejsce włączył się Dani Pedrosa, a Włoch stracił je dwa kółka później. I ta kolejność utrzymała się do końca wyścigu, jednak z okrążenia na okrążenie przewaga Lorenzo rosła. Nie miał szczęścia obrońca tytułu mistrzowskiego Casey Stoner, po starcie znalazł się na 11 pozycji, jednak w miarę upływu czasu i odpadania kolejnych rywali piął się w górę. Pojawił się także problem natury techniczno-organizacyjnej. Od motocykla Stonera odczepiła się kamera telewizyjna, co wyraźnie wybiło go z trybu jazdy. Teraz zawodników czeka 3-tygodniowa przerwa, po której przeniosą się na tor w Szanghaju. W sezonie 2008 klub motocyklowy Szarak weźmie udział w pełnych rozgrywkach mistrzostw Polski w motocrosie. W motocyklach klub będą reprezentowali Kacper Rowiński w klasie 65 cm, w klasie MX 85 cm Oskar Brzesiński oraz Wojciech Kozłowski. Oprócz nich w zawodach rangi towarzyskiej startowało będzie około 10 zawodników reprezentując barwy Sochaczewskiego klubu. Po raz pierwszy klub weźmie też udział w mistrzostwach Polski motocrosu quadów. W tej dyscyplinie Sochacze będą reprezentowali Rafał Kamiński oraz Kacper Kamiński. Salto Motorsport, organizator zawodów w katowickim Spodku, prezentuje nową imprezę. Grupa znakomitych zawodników będzie szokować swoimi umiejętnościami w dniach 10 i 11 maja na lotnisku Bemowo w Warszawie. Rampage FMX jest częścią Extreme Moto, czyli turnieju motocyklowych sportów ekstremalnych, rozgrywanego już po raz trzeci. Na zaproszenie Salto Motorsport przyjadą m.in. Libor Podmol, Lukas Weiss, Richard Rato, Bartek Ogłaza oraz Freddy Peters. Dzięki specjalnie zbudowanej trybunie o wysokości ponad 12 metrów wyczyny zawodników będzie można podziwiać z maksymalnie bliskiej, niespotykanej wcześniej perspektywy. To wszystko już 10 i 11 maja na Bemowie. Więcej informacji znajdziecie na www.extrememoto.pl. Overland Motorcycles zaprezentowała terenowy motocykl Terra Mostro. Opracowany na podstawie Ducati Monster 695 pojazd został prawdziwie dostosowany do pokonywania bezdroży. Wyposażony jest w zawieszenie Kajaba, hamulce Brembo i lekki układ wydechowy poprowadzony pod siedzeniem. Inne są także koła i opony motocykla. Więcej informacji o tej konstrukcji znajdziecie na internetowej stronie producenta www.terramostro.com. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w dniu dzisiejszym. Życzymy miłego dnia i zapraszamy na kolejny odcinek codziennych wiadomości motocyklowych.